Dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Czystej Gospodarki Impaktu pod tytułem Gospodarka na nowo. Znajdujemy się na 38 piętrze warszawskiego wieżowca Warsaw Spire w przestrzeni The Heart, a moim gościem jest pan Aleksander Naganowski, dyrektor do spraw rozwoju biznesu cyfrowego w Mastercard. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym zacząć od tego, od prośby, żeby opowiedział nam pan trochę o tym, jak radzą sobie polskie startupy, fintechy konkretnie, na rynku międzynarodowym. Czy wśród nich są takie firmy, które są w stanie nawiązać rywalizację z czołówką w regionie albo w Europie nawet? No to jest bardzo szerokie pytanie, bo to jest pytanie o pomysły, to jest pytanie o ludzi, to jest pytanie o finansowanie, to jest pytanie o aspiracje, więc tych fintechów w Polsce jest już dużo. Trudno jest pewnie jeden taki ogólny obraz. Cashless opublikował polską mapę fintechu i w 2020 roku jest tam o 30 fintechów więcej, około razem 230 firm, więc jest z czego wybierać. Te kilka z którymi mamy bliższe do czynienia, bliższe relacje, więcej do czynienia, to firmy bardzo różne, jak chodzi o profil, no bo mamy firmy, które są firmami, które na końcu dają produkt dla klienta masowego, czy klienta indywidualnego. Na przykład takim startupem może być Ion, który jest budowany przez Wojciecha Sobiraja, tak naprawdę zespołem, który pracuje w Polsce. My współpracujemy właśnie tutaj z tą centralą i budujemy rozwiązania, które de facto funkcjonują już na kilku rynkach. Zaczyna się to wszystko w Belgii. Jest Zen, który startuje z rozwiązaniami dla małych i średnich przedsiębiorstw na bazie platformy G2, na bazie tego środowiska takiego gamingowego, ale też z bardzo ciekawą ofertą. To jak najbardziej fintech, pełną gębą, ze wszystkimi możliwymi rozwiązaniami, niezwykle kompleksowe rozwiązanie i podejście takie niezwykle ciekawe do klienta i do oferty. No i te dwa przykłady pokazują no, kompletnie rozwiązania czy firmy, które myślą od razu bardzo szeroko, które finansują też to od razu bardzo szeroko i w żaden sposób nie ograniczają się, nawet nie zaczęli myśleć od Polski. Oni po prostu od razu myśleli o wielu krajach, czy wręcz o globalnym kliencie, jak to ma miejsce w przypadku klientów G2 czy właśnie Zena. I teraz to są takie dwa przykłady bardzo pozytywne. Jest też oczywiście wiele firm, które ze względu na swoją specyfikę budują swój biznes konkretnie tutaj. No, przykładem może być Authenti. Przepraszam, te nazwy są wszystkie podobne, potem się mylą. Authenti, które zbudowało cały obieg cyfrowych dokumentów, a znamy je z inwestycji trzech banków polskich w tym roku. Authenti, które akurat przychodzi na myśl bardzo dobrze w kontekście COVID-u, o tym za chwilę porozmawiamy, no, które siłą rzeczy, żeby zbudować dobry obieg cyfrowych dokumentów w danym kraju, musi zrealizować wszystkie wymagania wynikające z różnych lokalnych regulacji i dostosować się akurat do bardzo trudnego prawa bankowego w Polsce z punktu widzenia takich obostrzeń i wymagań. No i oni w naturalny sposób rozwijają się najpierw tutaj, dalej mogą myśleć o kolejnych krajach, będą pewnie do tego gotowi, żeby się rozwijać, bo rzeczywiście akurat tutaj mają bardzo trudne środowisko, w innych krajach będzie im pewnie łatwiej, a inwestycja pozwoli im pewnie się lepiej skalować. Więc takich przykładów jest wiele pozytywnych. My mamy też kontakt z takimi rozwiązaniami, no, w których już Mastercard zainwestował, czy z którymi bardzo blisko pracuje. Przykładem firmy, no, z której jesteśmy od samego początku, jest kiedyś Trevica, dzisiaj Mastercard Payment Transaction Services, która de facto z Polski już ma mniejszość klientów, a startowało to od procesowania transakcji dla kilku klientów w Polsce. To już jest całkowicie wewnątrz globalnej organizacji tego typu rozwiązań. Ekipa z Polski obsługuje kilkadziesiąt krajów w tej chwili. Drugi taki przykład firmy, która rosła jak gdyby razem z nami w ostatnich latach, to dawny UPAID, dzisiaj Verestro. Mastercard świeżo zainwestował właśnie w tę firmę, bo widzimy, jak elastycznie, jak skutecznie podchodzą do implementacji, szczególnie w obszarze wystawiania różnych usług i rozwiązań w warstwie API, czyli w takim
no nowym też, nowej formie biznesu, który się rodzi między instytucjami, między innymi finansowymi. Więc te wszystkie przykłady pokazują, że jeżeli się ma dobrą strategię, jeżeli się o tym od razu myśli, to Polacy nie mają się w żaden sposób czego wstydzić. Co mnie trochę zastanowiło ostatnio, no to PFR Ventures opublikowało taki raport, w którym taką informację, że w Polsce przekroczyliśmy już 1 miliard venture capital zainwestowanego w startupy, nie tylko w fintech, co oznacza, że tak naprawdę, jeżeli byśmy się z jakimkolwiek zachodnim rynkiem produkującym fintechy porównywali, no to jeżeli fintech jest jakąś częścią tego budżetu, to jest bardzo, bardzo mało, bo to jest jeszcze w złotych. Więc jeżeli mówimy o skali finansowania, no to siłą rzeczy Polska nie ma dzisiaj dostępu do bardzo dużego kapitału, który jest łatwiej dostępny dla firm, które się rodzą w innych krajach. Więc albo szukamy tego kapitału za granicą, albo szukamy tego kapitału tutaj, ale no siłą rzeczy ten rozmach wtedy jest trudniejszy. Więc tu na pewno mamy trochę pod górkę. Więc te pomysły muszą być albo tak dobre, żeby zyskały zewnętrzne finansowanie, albo tak dobre w pozyskiwaniu lokalnych inwestorów, stosunkowo wyjątkowych. Na przykład tutaj Authenti jest dobrym znowu przykładem, że udało się zbudować synergię między dużymi graczami, czyli bankami, i to pozwala im na tą rundę. Wspomniał Pan o tym 1 miliardzie, że to jest mało. Mógłby Pan przybliżyć, jak bardzo mało to jest w porównaniu do większych graczy, czy większych państw na zachodzie Europy? No to nawet jest, z głowy nie powiem, jakie są analogiczne statystyki w innych krajach, nie? Ale jeżeli to przeliczymy na euro, to już będzie tam 200 milionów euro. Jeżeli przyjmiemy, mówimy o 230 fintechach, jeżeli one co kilka lat muszą mieć rundę, załóżmy, że 1/5, czyli już 40 z tych startupów, załóżmy, że 10 by chciało, to będzie, czy 1/4 to będą fintechy i powiedzmy, że 10 firm by chciało to finansowanie, no to mamy po małe kilkadziesiąt albo kilka milionów euro, no gdzie rundy finansowania dużych fintechów to są właśnie takie liczby w masie, nie? Jakby wielu firm. Więc jeżeli zakładamy, że to są fundusze, które muszą w dodatku inwestować w wiele startupów, bo nie wiedzą, które się udadzą, no to jest rozpęd, który jest słaby. Ale trudno to oceniać. Nie chcę powiedzieć, że to jest źle albo dobrze, bo to jest po prostu nasza skala. Tylko że jeżeli chcemy po prostu ocenić, jaką szansę mają polskie fintechy albo jak dobrze wyglądają polskie fintechy, to ja bym powiedział, po pierwsze, możemy się cieszyć, że jednak też są tam takie, które się liczą, które potrafią znaleźć to finansowanie, które potrafią na tym finansowaniu, do którego mają dostęp, urosnąć. A z drugiej strony po prostu też jak gdyby robić swoje, nie przejmować się tym, że inni robią szybciej albo więcej, bo mają zupełnie inne finansowanie. Dobrze by było tego finansowania mieć więcej, ale pewnych ograniczeń łącznie ze skalą gospodarki nie przeskoczymy, więc to jest naturalne. Jeszcze też trzeba pamiętać, że w Polsce to też jest w ogóle cała definicja fintechu, prawda, jest taka dosyć szeroka. Ja bym rozgraniczał dwa takie podstawowe, wydaje mi się, filary, czyli ci, którzy świadczą usługi B2C i ci, którzy świadczą usługi B2B. No i teraz tutaj jest też bardzo potencjalnie duże pole do jakichś porównań czy analiz, bo tak jak właśnie B2C, szczególnie w międzynarodowej odsłonie, wymaga ogromnego kapitału, tak znowu B2B, tutaj w Polsce jest szansa ogromna, bo mamy bardzo nowoczesne banki, mamy bardzo innowacyjne banki i organizacje, które rozumieją, że trzeba iść do przodu i są, no nawet jeżeli taką lekko zadyszkę ostatnio złapaliśmy, bo są regulacje europejskie, polskie, w tej chwili sytuacja trudna ekonomiczna w bankach, więc wiadomo, że w tej chwili mniej się skupiamy na nowych innowacjach, aczkolwiek i tak ta sytuacja skłania do tego, zmusza do tego, żeby na niektóre rzeczy na nowo patrzeć. To tutaj ta szansa na to, żeby rosły rozwiązania B2B właśnie w tej kategorii fintech, jest bardzo duża. I tutaj to finansowanie jakieś jest pewnie łatwiejsze czy zwinniejsze niż to, co mamy w tym rynku B2C, gdzie potrzeba większych liczb i niekoniecznie dostępnych poza właśnie takim jakimś danym wertykałem. No tak, ale czy to nam nie ogranicza skali rozwoju, bo jednak biznesy B2C rosną szybciej, bardziej, łatwiej się skalują do większych liczb? Ja nie wiem, czy to ogranicza. No to jest inny charakter. Biznesy B2C są też w pewien sposób, może nie tyle okresowe, co bardzo narażone na to, że można mieć super pomysł, a potem nagle kolejny konkurent jest szybszy od nas. Tak? Musimy cały czas się ścigać. W
tym na tym rynku B2B oczywiście też istnieje konkurencja, ona trochę jest inna, są specyficzne nisze, które, no, przykład tych spółek, z którymi Mastercard blisko współpracuje, które wymieniłem, pokazuje, że to są spółki, które, no, mają ogromny przed sobą potencjał, dlatego że nawet jeżeli tych spółek będzie jeszcze 5, to tego popytu na rynku jest tak dużo, że te kolejnych 5 jeszcze będzie cały czas miało co robić. Taki biznes B2B, on jest bardzo wymagający, jak chodzi o kadrę, jak chodzi o obsługę tego klienta B2B. To nie jest klient B2C, gdzie my możemy liczyć w tysiącu i tak, nie z każdym się witamy. Tutaj z każdym się witamy, z każdym się żegnamy i z każdym ustalamy wymagania, więc to jest skomplikowane. Nie jestem pewien, czy da się powiedzieć, który biznes long term daje lepszy zwrot, bo widzimy, że inwestuje się i w takie biznesy, prawda? Oczywiście inne są miary sukcesu. Mamy biznesy typu Revolut, gdzie też na przykład nie patrzymy tak bardzo na wzrost wyniku netto, bo on może być przez wiele lat ujemny, ale patrzymy na przykład na wzrost bazy klientów, bo wiemy, liczymy na to, że to jest to, co napędzi kolejne biznesy i finalnie firma wyjdzie na plus, prawda? Albo ktoś kupi tę bazę klientów. W tym biznesie B2B jest pewnie trochę inaczej, ale z drugiej strony ten fundament, który się buduje relacjami z kilkoma dużymi klientami, później najczęściej owocuje po prostu takim głębokim zaufaniem, które daje rozwój produktu jak gdyby tak w sposób taki bardzo naturalny. No, pracując właśnie z Verestro przez wiele lat, no to nie jest tak, że ta firma powstała, żeby realizować jeden projekt i na tym jednym projekcie została. No my pewnie co 3 lata, jakbyśmy dzisiaj z nimi siedli, to pewnie co 3 lata robiliśmy co innego. Ale to, że mogliśmy ufać i to, że te usługi były realizowane w dobrej jakości i jak gdyby wiedzieliśmy, co się dzieje, no to powodowało, że były kolejne odsłony jak gdyby tej współpracy. No. Ale w tej chwili kandydata na polskiego Revoluta nie ma. Nie wiem, nie jest to powiedziane. No, wspomniałem o Zenie, wspomniałem o Ionie. Myślę, że to są koncepty, które mają bardzo szeroką skalę, jakby w sensie jakby takiej perspektywy. Dzisiaj, jak chodzi o wycenę, no to pewnie tutaj byśmy dokładnie wiemy, kto ma jaką wycenę, czy jaką potencjalną wycenę. Natomiast to nie przesądzałbym tego. Tutaj jest bardzo dużo niespodzianek na tym rynku. A w jaki sposób pandemia wpłynęła na sytuację w branży fintechów? Kto najwięcej zyskał albo stracił na tym, co się zmieniło w ciągu ostatniego pół roku? No to jest dobre pytanie i chyba zupełnie nieoczywista odpowiedź. Jak analizowałem, zastanawiałem się nad tym przed naszym spotkaniem, to doszedłem do tego, że na połowę argumentów za, znaczy takich pozytywnych powiedzmy, mógłbym znaleźć drugą połowę negatywnych, ograniczających, bo chyba tak do końca wszyscy jeszcze nie rozumiemy, co ta pandemia wniosła. Znaczy widzimy jakoś tam, najwięcej analiz było w marcu. Kiedy to się zaczynało, to wszyscy wiedzieli, co będzie za rok. Mam wrażenie, że teraz bardzo dużo jest opinii sprzecznych, no bo mamy różne bardzo doświadczenia. Okazuje się, że co działa w jednej firmie, niekoniecznie dobrze działa w drugiej. Ale oczywiście jest ileś takich trendów ogólnych, które widzimy. No więc już o części już wspomniałem, ale przywołajmy je teraz tak jak już jasno. Na pewno jest kwestia digitalizacji wszystkich procesów, prawda? Siłą rzeczy zarówno kwestia tego, że pracujemy z bardzo różnych lokalizacji. Większość korporacji cały czas w jakiś sposób ogranicza tą współpracę w biurze, więc już i wewnętrzny obieg wszystkich dokumentów, rozporządzeń i różnych procedur musiał przejść na cyfrowe nośniki. Również to samo się stało w zewnętrznej relacji z klientem. Więc tutaj czy to Authenti, tak jak mówiliśmy tutaj, czy rozwiązania takie, które pozwalają klientom rejestrować się, zapisywać się do usług zdalnie. Tutaj mamy, akurat jesteśmy w Hard. Tutaj wyprodukowaliśmy venture, który się nazywa Digital Gateways, który pozwala na to, żeby do banku zarejestrować się w pełni cyfrową ścieżką, w procesie, który jest w pełni cyfrowy, oparty o telefon i o aplikację. Działa to w Crédit Agricole, de facto uruchomione zostało tuż przed pandemią i okazało się, no, idealnym strzałem. I w tej chwili jest bardzo wiele firm, które są zainteresowane właśnie wdrażaniem takiego procesu, no bo jest to naturalne w dzisiejszych czasach. Pomijając to, że już wcześniej też oczywiście było pożądane. Oczywiście z drugiej strony bardzo wiele procesów wewnętrznych, które dotychczas funkcjonowały, na przykład analityka danych, scoring klientów, one te procesy czy te algorytmy przestały działać, bo się okazało, że klienci są w innych, ich zachowania są zupełnie inne.
są inne okresowo, czyli na przykład w czasie lockdownu klienci zupełnie inaczej zachowywali, niż normalnie by się zachowywali, więc już musimy jakąś część historii zacząć odcinać, no bo nie wiadomo, co z tym zrobić. Z drugiej strony dzisiaj też nadal się trochę inaczej zachowują. Ja kupuję więcej kawy, bo jestem dłużej w domu. No, czy to oznacza, że mniej śpię? No nie, no, to oznacza, że ja kupuję, a nie kupuje kto inny, więc to pełno to jest taki bardzo, bardzo prosty, głupi przykład, ale tych przykładów na poziomie biznesów i na poziomie konsumentów jest ogromna ilość, więc jak gdyby trochę na ślepo działają nasze różne algorytmy. I teraz czy korporacja w tej całej, w całym swojej sytuacji, jak mówimy o fintechach, to na przykład czy bank jest w stanie teraz bardzo dużo zainwestować w sam w zmianę tego scoringu, czy podeprze się fintechem, który ma na tyle zwinne podejście, że może zaproponować coś, de facto i tak się uczy, więc się nauczył na nowej jak gdyby sytuacji, no tu się wydaje, że właśnie jest ogromne pole do popisu dla fintechu takich B2B, które w konkretnej niszy adresują jakiś konkretny problem czy konkretne wyzwanie. Pracujemy też tutaj, startujemy w tej chwili z pierwszymi wdrożeniami, pierwszymi uruchomieniami takiego konceptu również stworzonego w The Heart, Value Added Services Introducer, tak to się skomplikowanie nazywa. Chodzi o to, żebyśmy byli w stanie w sposób bardzo zwinny, szybki i adekwatny do sytuacji danego klienta zaoferować mu dodatkowe usługi na bazie subskrypcji czy na bazie standardowego produktu, który posiada. To jest też odpowiedź na dzisiejszą spadającą marżę usług bankowo-finansowych jako taką. Skoro spadają stopy, no to wiadomo, że wszystkie poziomy oprocentowania, wszystkie stawki też spadają. Rentowność całego biznesu spada, wobec tego to, co można robić i co wspomnieliśmy o rewolucie, co jakby jest nadzieją dla tego typu biznesów, no to jak można wykorzystać fakt, że mamy kontakt z bardzo dużą bazą klientów i mamy zbudowane jakieś zaufanie i w jaki sposób zaproponować im sensowne, dobre usługi, których zaproponowanie przy okazji jest jak gdyby takim uczciwym wyjściem. Znaczy my obsługujemy dużą część procesu, drogi kliencie nie musi się przejmować tym, jak tam się zarejestrować, jak to odpalić. Z drugiej strony no, ty pozostajesz w relacji z nami. I takie rozwiązanie właśnie też tworzymy tutaj, więc może to będzie to kolejny startup, o którym będziemy mogli rozmawiać za chwilę na polskiej mapie fintechów, który zyska trakcję nie tylko w Polsce, ale też za granicą. Więc to myślę, że to jest coś, co się w tej pandemii objawiło może nawet mocniej, bo to nie są rzeczy, które są całkowicie wynalezione podczas pandemii. To, co widzimy, no to oczywiście ta branża fintechowa, ona jest bardzo mocno związana z ogólną konsumpcją, z zakupami i ze sposobem realizowania zakupów. No więc ogromna zmiana czy ogromny wstrząs pandemia wywołała po stronie właśnie całego retailu i pewnie nie tylko, też wholesale'u, wszystkiego, co sprzedawało. Mamy pewnie, pomijając to, że wszyscy kolejny raz się nauczyliśmy, jak łańcuchy dostaw przeżywają różne paniki, albo mniej, bardziej albo mniej, jak gdyby uzasadnione, ale jest to trochę takie samo spełniające się. No ale to akurat można powiedzieć zresztą, że w Polsce kilka takich analiz się pojawiło, że całkiem dobrze sobie poradziliśmy z tym. Te łańcuchy dostaw de facto przeżyły bardzo skutecznie i po takim krótkim okresie zachwiania w zasadzie wszyscy mieli do wszystkiego dostęp w ciągu tego lockdownu. Ale już widzimy ogromne przesunięcie oczywiście zakupów do online'u. 83% osób, które były badane w kwietniu, już wtedy deklarowało, że zwiększyło swoją częstotliwość zakupów. Większość, tam 38% właśnie deklarowało, że będzie tak dalej, będzie dalej realizowało zakupy. Przepraszam, może pomyliłem liczby. 83% deklarowało, że kupowało online, co było i tak wzrostem, bo tak wielu ze spotkanych na ulicy dotychczas nie kupowało w internecie. 38% deklarowało, że kupuje częściej niż wcześniej, a 25% całej populacji, czyli jakby większość z tych, których badano, zadeklarowało, że będzie kupowało częściej również po pandemii. To znaczy, że te zakupy, które czyli ponad 3/4 powiedziało kupowałem, a 1/4 powiedziało kupowałem, kupuję częściej i będę kupował częściej. Więc to są bardzo duże liczby w takich zmianach. Ta zmiana przyzwyczajeń, ona ma ogromne znaczenie, dlatego że niektóre kategorie zakupowe, szczególnie na przykład spożywcze zakupy, one wymagają dużego przekonania klienta, że w ogóle tak można. Jak już raz kupię coś i widzę, że to jest świeże i to samo, co normalnie przynoszę, no to to przyzwyczajenie jest już takie dosyć stałe. A co to oznacza dla detalistów dużych? Czy będą musieli się jakoś dostosować do tego? Może zamiast
otwierać coraz więcej sklepów, będą musieli angażować coraz więcej ciężarówek do rozwożenia. No nie będą mieli wyjścia, będą musieli się dostosować. Oczywiście, że tak. No oczywiście, że to będzie pewnie, no wiadomo, że tego typu jest trochę takiego efektu jojo, aczkolwiek na pewno to nie będzie tak, że wrócimy do tego miejsca, gdzie byliśmy. Nie? Te zmiany są na tyle ważne z punktu widzenia doświadczenia klienta, że jakby taka jakościowa zmiana tutaj jest fundamentalna. Bo normalnie w statystykach, jeżeli patrzymy, że coś było częściej, coś było rzadziej, i tak można przyjąć, że ci heavy userzy po prostu więcej kupili, ci, którzy nigdy nie kupowali, nadal nigdy nie kupowali. Tutaj widzimy, że jest bardzo dużo użytkowników, którzy są nowymi użytkownikami, ludzi, którzy się przełamali do nowych kategorii i to są rzeczy, które pozostają. Oczywiście to nie jest tak, że już nigdy nie wrócimy do sklepu fizycznego, wrócimy, ale na przykład po inny koszyk, po inną kategorię produktów, więc myślę, że rozmawiamy o fintechu, to pewnie będzie dodatkowa gałąź działalności tych, którzy umieją pomagać w analityce danych z branży fintech, to tak naprawdę analogicznie można te same spostrzeżenia czy te same algorytmy zastosować w predykcji właśnie tego, co Pan zapytał, to znaczy co to oznacza dla mnie jako dla sklepu. Mastercard też się takimi testami, takimi analizami zajmuje. W pandemii między innymi przygotowaliśmy dla jednego z dużych amerykańskich banków całą nową analizę właśnie scoringu konsumentów, bo się okazało, że istniejące algorytmy się pogubiły podczas pandemii. I to jest, na to trzeba rzeczywiście szybko odpowiadać, bo straty mogą być duże, ale może być te, ja bym powiedział odwrotnie, bo straty stratami. Ważne jest to, że można na tym bardzo dużo zyskać. Znaczy, przestawienie się na to, no, na ten nowy styl myślenia klienta, dostosowanie się do tych nowych przyzwyczajeń może dać niektórym graczom ogromne fory, brzydko mówiąc, ogromny zysk. Także tu pewnie właśnie działanie fintechowe, właśnie takie zwinne, świeże spojrzenie na te dane czy na te przyzwyczajenia najprawdopodobniej pozwoli zwyciężyć. Chciałem jeszcze zapytać o sferę regulacyjną, zarówno na poziomie unijnym, jak i polskim, a także jak wygląda regulacja w Polsce w porównaniu do tych unijnych, jak wypadamy. Czy bariery rozwoju fintechów są ciągle lub w ogóle dość duże, czy jest pod tym względem coraz lepiej? Myślę, że jakby patrzeć tak długoterminowo, to pewnie jest trochę lepiej, bo wiele już przeszliśmy. Fintech to nie jest definicja z tego roku, ani z zeszłego roku. Jakby trochę się nauczyliśmy. Natomiast nadal polskie regulacje są bardzo restrykcyjne. Jeżeli fintech chce współpracować z bankiem, nie daj Boże, ma dotknąć danych banku, to oznacza kolosalne wydatki prawne, to oznacza kolosalne restrykcje. I tak naprawdę dla obydwu stron, bo jeżeli bank ma podpisać umowę na outsourcing bankowy z jakimkolwiek podmiotem, no to są koszty i u tego podmiotu, i po stronie banku. Jest też cały czas pewna taka nieoznaczoność, może nie tyle interpretacji, co jak gdyby kłopot z tym, że regulator regulujący rynek finansowy, KNF, wydaje oczywiście odpowiednie interpretacje i opinie poszczególnym bankom, natomiast nie widzimy specjalnie dobrej, działającej w takiej szerokiej skali platformy do wymiany doświadczeń, budowania pewnego doświadczenia, zanim dany bank zapyta o konkretną interpretację, co powoduje pewne takie nieoznaczoność przewidywań, to znaczy nie do końca wiadomo, co się stanie, jak już zapytamy, no to czy się przygotowywać, czy nie, czy analizować, czy nie. Tu rozmawiamy o fintechach, rozmawiamy o rozwiązaniach, które nie wiadomo, czy się udadzą. Więc nie wiemy, czy to się uda, nie bardzo możemy spróbować, no bo w zasadzie to by trzeba wiedzieć, czy to regulacyjnie się uda. Na końcu pytamy o coś, co nie wiemy, czy się uda, czy będzie to można zrobić. I na sam końcu biedny KNF też nie wie, no bo nawet nie wie, jak to ma działać, bo my też jeszcze nie wiemy, jak to ma działać. No to jest taka pętla, gdzie mieliśmy nadzieję i był taki projekt w zeszłym roku Piaskownicy Regulacyjnej. Miało to być rozwiązanie, które dawało nadzieję na to, że właśnie taka platforma wspólnego budowania rozwiązań będzie możliwa. To rozwiązanie akurat się nie udało. Mieliśmy tam akurat, wiązaliśmy z tym duże nadzieje, więc też zgłosiliśmy nasz udział, zgłosiliśmy ofertę budowania takiej platformy właśnie w ramach Piaskownicy Regulacyjnej. Stąd byliśmy blisko tego procesu.
Żałujemy, że to się nie udało. Mam nadzieję, że coś podobnego się pojawi, co spowoduje, że będziemy w stanie w łatwiejszy sposób, w szerszej skali różne rozwiązania testować. Myślę, że tutaj jest kilka dobrych przykładów w Europie, jak takie piaskownice mogłyby być tworzone. Nie jest ich dużo rzeczywiście, bo to tam odwołujemy się raczej, czy to Singapur, czy Wielka Brytania, to jest kilka przykładów pewnie, gdzie takie piaskownice zaczęły rzeczywiście funkcjonować, no ale warto od tych najlepszych czerpać doświadczenia. Myślę, że to piaskownica, czy taki wiążący, ale też otwarty grunt budowania oceny regulacyjnej różnych nowych rozwiązań, to by było coś, co by na pewno pomogło wielu fintechom. Zresztą też widzimy, że nawet w takich bazowych, że tak powiem, takich już oczywistych obszarach regulacyjnych, czy typu normalna licencja, tu też jak patrzymy na ilość spółek, które budują swoją licencję, czy to na Łotwie, czy u innych sąsiadów, versus te, które się otwierają w Polsce, no to Polska też, jak na wielkość kraju, na pewno ma coś do nadrobienia. W jakiś sposób pewnie jeszcze trzeba zastanowić, co u nas działa gorzej, że jednak te spółki wybierają inne kraje i tam ubiegają się o licencje. Na pewno wynika to oczywiście ze świadomej strategii tamtych krajów, które przyciągają tych licencjobiorców. Więc to jest jeden obszar. Drugi obszar to wspomniane prawo bankowe związane z outsourcingiem. Mhm. Ten outsourcing, już niezależnie od tego, czy to fintech, czy to inny dostawca, outsourcing na pewno spowodował, że wielu problemów na polskim rynku bankowym nie mieliśmy. Dlatego, że mamy tak strict reguły, jak chodzi czy to o przetwarzanie tajemnicy bankowej, czy jakiekolwiek usługi takie związane z czynnościami bankowymi, no ale jednocześnie to ogranicza też możliwość stosowania różnych innowacyjnych rozwiązań, które są stosowane na innych rynkach. Wobec tego konkurenci działający tam są w stanie w jakiś sposób wchodzić na ten rynek, no, nie podlegając już dokładnie pod te restrykcje. Nie? Więc to jest na pewno też coś do przemyślenia, co widzimy, że w jakiejś formie mogłoby przyspieszyć rozwój akurat tej branży fintech. Dziękuję panu bardzo serdecznie i dziękuję za rozmowę. Dziękuję również państwu i zapraszam do wysłuchania i obejrzenia kolejnych odcinków podcastu Gospodarka na Nowo. Dziękuję bardzo. Do widzenia.